6. Spójrzcie na te dwa odcinki spoin, które wykonałem przed chwilą. Jak widzicie, jest różnica. Co prawda, oba odcinki wykonałem różnymi elektrodami, ale są między tymi elektrodami jakieś podobieństwa. Po pierwsze, obie elektrody były o średnicy pręta 4 mm. Obie należą do tej samej rodziny elektrod, czyli elektrody rutylowe. Jak również czas, w którym wykonałem te dwa odcinki, był do siebie zbliżony. Ten pierwszy odcinek wykonałem tak zwaną elektrodą rutylową 6013, natomiast ten odcinek szerszy wykonałem tak zwaną elektrodą przeznaczoną do wydajniejszego spawania, czyli oznaczoną symbolem 7024. Na pierwszy rzut oka ta spoina wygląda tak, jakby była wykonana przynajmniej elektrodą o średnicy pręta 5 mm lub 6, lub na przykład została wykonana taką techniką zakosową czy jakąś inną techniką, ale jak widzieliście przed chwilą, oba odcinki spawałem tak zwanym ściegiem prostym. Te oto elektrody, które są przeznaczone do spawania w pozycji podolnej, na bocznej, można nimi spawać również w pozycji naściennej i jak już wspomniałem wcześniej, są przeznaczone do wydajnego spawania w tych oto pozycjach. Są one uszlachetnione tak zwanym proszkiem żelaznym w otulinie, który podnosi wydajność. Niektórzy twierdzą, że o około 60% w porównaniu do zwykłych elektrod otulonych. Z mojego punktu widzenia wygląda to tak, że jest to troszeczkę wyższa wartość. Mogę porównać te elektrody, jeśli chodzi o wydajność, z metodą 136. Jeśli użyjemy natężenia 150 A, mając do dyspozycji elektrodę o średnicy pręta 4 mm, to bez problemu wykonamy spoinę w pozycji nabocznej, jakąś pachwinową. W tym konkretnym przypadku, jak widzicie, próbuję wykonać spoinę elektrodą grubootyloną, wysokowydajną. Niestety marnie mi to idzie. Próbuję wykonywać jakieś ruchy skokowe i wydłużać łuk. Skazane jest to na niepowodzenie. Jak widzicie, właśnie w tej chwili zdecydowałem się przerwać spawanie. Spoina, którą wykonałem, można o niej powiedzieć jedno słowo lub dwa wprost, jest nieprawidłowo wykonana. Na środku jest jeszcze dziura. Nie byłem w stanie tak jakby zawiązywać tej spoiny, więc zdecydowałem się przerwać i ustawić wyższe natężenie prądu. Generalnie tego typu elektrody spawają się dosyć łatwo i z mojego punktu widzenia każdy, kto ma jakiekolwiek umiejętności spawalnicze, bez problemu se z nimi poradzi. Na opakowaniu kiedyś przeczytałem taką informację, że należałoby je przechowywać w suchym i ciepłym miejscu, a bezpośrednio przed spawaniem zalecane jest ich wygrzewanie. Jeśli chodzi o zastosowanie tych elektrod, ja się głównie spotkałem z nimi w przemyśle stoczniowym, gdzie głównie króluje metoda 136, natomiast w pozycjach podolnych, na materiałach, które są przeważnie w przemyśle stoczniowym montowane lub przygotowane nie do końca tak, jak należałoby to robić, czyli złącza są troszeczkę brudniejsze, nie jest usuwana zędra lub jakieś
skórze pyły znajdują się w miejscach, w których powinniśmy wykonywać spoinę. Przy czym drut proszkowy lub metoda 136 w pozycji podolnej średnio sobie radzi, a elektroda otulona radzi sobie z tym świetnie, przy czym dodam, że tego typu elektrody nie odstają, jeśli chodzi o wydajność w porównaniu do metody 136. Podczas wykonywania tej spoiny, jak widzieliście, użyłem natężenia 170 A. W trakcie wykonywania pierwszego ściegu miałem wrażenie, że tego natężenia było za mało. Jeśli bym miał urządzenie, które umożliwiałoby mi użycie wyższej wartości natężenia, to prawdopodobnie bym skorzystał z mocy 180 A lub jeszcze więcej. Natomiast jeśli chodzi ogólnie o wizual całej spoiny, która się składa z dwóch warstw, to jak widzicie, źle ona nie wygląda. Jest płaska, nie ma jakichś brzuszków. Tu na zakończeniu już mi zaczęło troszeczkę ściekać, ale spójrzcie na grubość materiału i na wysokość spoiny. Odnoszę wrażenie, że wysokość spoiny jest dwa razy wyższa niż grubość materiału. W dniu dzisiejszym chciałbym mój filmik na tym skończyć. Dzięki za uwagę i do zobaczenia wkrótce. Cześć!